ręce wojewody lubelskiego Betlejemskie Światło Pokoju przekazują harcerze Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego na czele z panią podharcmistrz Małgorzatą Wyrostek, pełniącą obowiązki komendanta chówca ZHP Lublin. Witam wszystkich Państwa na tym świątecznym spotkaniu. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że jesteśmy beneficjentami olbrzymiej łaski, jesteśmy wielkimi szczęściarzami. Jest to spotkanie świąteczne, opłatkowe przed Bożym Narodzeniem 2018 roku, 100 lat od odzyskania niepodległości. Ten szczególny rok przeżywaliśmy w poszczególnych jego miesiącach i w poszczególnych jego wydarzeniach, które towarzyszyły obchodom tego jubileuszu, stulecia odzyskania niepodległości. A jednocześnie towarzyszyły temu również wydarzenia tak liczne i tak bogate związane z stuleciem powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stąd właśnie obecność chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za co bardzo gorąco dziękujemy. Jesteśmy, proszę Państwa, szczęściarzami, ponieważ 100 lat temu ci, którzy tak jak my spotykali się w przededniu Bożego Narodzenia, byli oczywiście pełni entuzjazmu nieprawdopodobnego, spowodowanego faktem, że odzyskali niepodległość, której nie znali. Te pokolenia, które 100 lat temu żyły i łamały się opłatkiem przed Bożym Narodzeniem, nie znały niepodległości, niepodległego państwa. Ale byli to ludzie, którzy jednocześnie czuli olbrzymie zagrożenie i niebezpieczeństwo, bo czasy były bardzo, bardzo trudne. Nasze szczęście i łaska, która jest nam dana, jest podwójna dlatego, że po pierwsze jesteśmy w tej sztafecie pokoleń w tym miejscu, że możemy świętować to stulecie, tak jak i stulecie powstania KUL-u. A jednocześnie musimy wyzwalać w sobie entuzjazm, którego na co dzień może nie mamy, bo codzienność nas pochłania. Entuzjazm z faktu, którego nie znali nasi przodkowie. Żyjemy w wolnym, niepodległym, bezpiecznym państwie z wielkimi perspektywami rozwoju. I to w stulecie odzyskania niepodległości musimy podkreślać. Musimy podkreślać, że żyjemy w czasach pokoju w tym miejscu na świecie. I żadne święta, jak święta Bożego Narodzenia, nie przypominają nam bardziej o tym, że pokój jest wartością absolutnie bezcenną. I żadne święta bardziej niż święta Bożego Narodzenia nie przypominają nam faktu, że pokój przyniósł na świat Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy. Śpiewamy w kolędzie: pokój niesie ludziom wszem. Ten pokój płynący z Betlejem, ten pokój, który jest nam dany przez Pana Boga poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa, on jest do zagospodarowania przez ludzi tutaj na ziemi. Z tego powodu jesteśmy takimi szczęściarzami, że potrafimy go zagospodarować tu, w tym miejscu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, Państwa rodzinom, Państwa bliskim, życzę pokoju w Waszych domach, w Waszych przedsiębiorstwach, w Waszych zakładach pracy, nade wszystko w Waszych sercach. Życzę, żebyśmy my Polacy i państwo polskie trwali w tym pokoju, który przyniósł Jezus Chrystus 2018 lat temu. Życzę Państwu błogosławionych, rodzinnych, Bożych Świąt Bożego Narodzenia, a w nowym 2019 roku wszystkim Państwu życzę samych sukcesów, życzę ich w szczególności pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, spełnienia przynajmniej części tych postulatów, które Państwo wyrażacie. Wszystkiego najlepszego.